bulwersuje mnie również, ale szczera odpowiedź, jeżeli chodzi o sprawy związane z Narodowym Funduszem i tak dalej, jeżeli chodzi o zadłużenia i to. Czytam jedno zdanie. Mimo wszystko szpital zmniejszył średnie miesięczne świadczenia ponad limitowe o 50%. Skutkiem tego jest niestety jest znaczne pogorszenie dostępności do udzielenia świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Nie rozumiem. Czyli szczera odpowiedź, bo tak na pewno było, bo wiadomo, że również i personelowi pan dyrektor obniżył, nawet pan prezydent mówił, że pan dyrektor zwrócił się do pana prezydenta o obniżenie na rok czasu do czerwca i tak dalej. Poszukuje ten prezydent, ten dyrektor poszukuje środków, żeby ten szpital istniał. Natomiast bardzo dobrze wartość świadczonych niezapłaconych przez Narodowy Fundusz w latach 2010-2012. I powiem tak, świadczenia niezapłacone za 2010 rok, w tej tabeli wynika, pod którą podpisał się pan prezydent. 19 901 580. 2011 rok, 25 280 511. 2012 już zeszło trochę, bo spłacone niektóre rzeczy były poprzez wyroki sądowe. Wychodzi za 2012 17 108 868 zł. Nie rozumiem tego, że w państwie prawa takie rzeczy się dzieją i Narodowy Fundusz już dawno powinien zniknąć z mapy Polski. Zarządzanie powinno być tak, jak kiedyś było, wojewódzkie kasy chorych. Natomiast jak Narodowy Fundusz powstał, to oświadczenie było takie, że Narodowy Fundusz będzie tak dbał o to, że wszystkie placówki będą czekały, lekarz będzie z otwartymi drzwiami czekał za pacjentem.